umiłowanie w Chrystusie, drodzy katolicy. Ta dzisiejsza Ewangelia jest dla nas bardzo istotna, bo pozwala nam w tych czasach zamętu i niemal powszechnej apostazji odnajdywać takie nieomylne znaki, którymi możemy się kierować, żeby rozpoznać to, gdzie jest Kościół Boży, gdzie jest zachowywana prawda katolicka. I wiemy też, jak się zachować, wiemy, jak dzięki tejże Ewangelii, co katolik winien czynić, ażeby zachować wiarę, ażeby nie odpaść od Kościoła Bożego. Ta Ewangelia mówi o fałszywych prorokach, o wilkach w owczej skórze, a więc takich, którzy mają pozór dobra, którzy na zewnątrz przedstawiają się jako ci dobrzy, którzy są jako tacy rozumieni, jako tacy akceptowani, oklaskiwani i cały świat im oklaskuje. Takim fałszywym prorokiem i wilkiem w owczej skórze jest oczywiście w dzisiejszych czasach ten apostata, który zasiadł nieprawnie na tronie świętego Piotra, mianowicie Franciszek, czy też Jorge Bergoglio. Widzimy, że jemu przyklaskuje cały świat. Cały świat zachwyca się, jaki to jest dobry papież. Cały świat jest zachwycony jego tolerancją, jego wyrozumiałością, ale widzimy wyraźnie, że jest to fałszywe dobro, że jest to wilk w owczej skórze, bo jeśli śledzimy jego wypowiedzi, to ma on słowa twarde i słowa niechętne wyłącznie dla katolików, dla ludzi, którzy cokolwiek jeszcze z katolicyzmu, czy też choćby zdrowego rozumu zachowali. W ostatnim czasie mówi o tych, którzy nie chcą przyjmować uchodźców, tak zwanych uchodźców, że nie są chrześcijanami, że nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Zdroworozsądkowa, roztropna zasada, żeby się przypatrywać temu, kto przybywa z krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, z krajów, które są przecież muzułmańskie, w których wyrągł się islam, którzy atakowali przez setki lat Europę chrześcijańską, wtedy Europę. Ten zdrowy rozsądek nazywany jest niechrześcijańską postawą. Tymczasem roztropność jest czymś zupełnie wymaganym. Nie każdemu można pomóc, nie każdemu trzeba pomóc. Nie dla każdego jest pomoc polegająca na tym, że się przyjmuje ludzi, którzy nie chcą w jakikolwiek sposób dostosować się do życia w Europie, którzy prawdopodobnie w dużej mierze przynajmniej mają zamiar tęże Europę podpalić. Widzimy, że ten fałszywy prorok wyzywa tylko tych, którzy zachowali resztki zdrowego rozsądku, a jedyne dobre słowa, jakie posiada, posiada dla tych, którzy nienawidzą Kościoła, którzy nienawidzą Chrystusa, nienawidzą prawdy, nienawidzą cnoty. Zupełnie absurdalny już z katolickiego punktu widzenia jest to, co powiedział o homoseksualistach, że Kościół, chrześcijanie winni przepraszać ich za dyskryminację. Jest to otwarty bunt przeciwko temu, co mówi Pismo Święte, tradycja apostolska, co Kościół Święty Katolicki mówił zawsze. Święty Paweł pisał, że ci, którzy cudzołożą z mężczyznami, nie wejdą do Królestwa Bożego. Zatem grzech jest czymś, co należy odrzucić. I również w chrześcijańskiej Europie były takie czasy, w których przynajmniej publiczne propagowanie tego społeczenia było zupełnie niemożliwe. Jeżeli zdarzyłoby się jakieś akty niemoralności, to były one wcześniej surowo przez państwa kazane, dlatego że państwa chrześcijańskie przepojone były duchem Ewangelii i duchem cnoty, który nakazywał państwom chrześcijańskim wypełniać swoje zadania, które polegało na prowadzeniu ludzi przede wszystkim do ziemskiej szczęśliwości, ale również pośrednio do niebieskiej. A wiemy, że ta straszna dewiacja jest czymś, co sprzeciwia się porządkowi Bożemu życiu rodzinnemu w sposób szczególnie obrzydliwy. Jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Natomiast grzechem wołającym o pomstę do nieba. Inaczej było w starożytności, gdzie w Grecji czy w Rzymie często była pewna przynajmniej częściowa tolerancja dla homoseksualizmu. Biedni poganie, którzy stworzyli wspaniałe kultury i cywilizacje, nie byli oświeceni przez Ducha Bożego i tak straszne błędy wpadali.
chrześcijaństwo czyściło te fałszywe, złe rzeczy, które były w starożytności niemoralne i bezbożne, zachowując to wszystko, co w starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej było godne zachowania, ale wprowadziło nowy porządek Boży, który opierał się na Ewangelii, który wspierał cnotę chrześcijańską, wspierał życie pobożne, wspierał życie moralne, a to oznaczało, że państwo karało zachowanie niemoralne, przynajmniej na niwie publicznej, i to nie do pomyślenia było, żeby to, co się dzieje obecnie. Widzimy zatem, że ten tak zwany Franciszek jest wilkiem w owczej skórze. Wydaje się w oczach świata, że jest dobry i ma poklask u wszelkich wrogów Kościoła, od Baracka Obamy zaczynając. Ma poklask u wszystkich tych, którzy wprowadzają nowy porządek światowy, który jest porządkiem antychrześcijańskim i antykatolickim. Widzimy zatem, że nie może on być prawdziwym pasterzem Kościoła, bo nie może złe drzewo przynosić dobrych owoców, a dobre drzewo nie może przynosić złych owoców. Kościół katolicki jest dobrym drzewem, drzewem zasadzonym przez samego Jezusa Chrystusa. Jego gałęzie dają cień, życiodajny cień, jego przynoszą owoce, którymi się pożywiamy. Są to owoce dobre, dające zbawienie, dające życie wieczne. Natomiast złe drzewo rodzi zatrute owoce, rodzi pseudomoralność, pseudodoktrynę i pseudodyscyplinę w Kościele. Tym złym drzewem jest ten pseudo-Kościół, któremu przywodzi dzisiaj Franciszek. Musimy mieć siłę, żeby przede wszystkim rozpoznać, kto jest kim, i żeby trwać w wierze katolickiej, taka, jaka została nam przekazana, i jednocześnie odciąć się od Bergoglio, od wszystkich tych, którzy są z nim w jedności, którzy odprawiają z nim mszę w jedności, którzy uznają go za papieża, za autorytet w Kościele. To nie jest autorytet w Kościele, musimy wyznawać to jako część zastosowania wiary katolickiej na dzisiejszy czas. Matka Boża jest pokrowicielką wszystkich herezji. Te straszliwe czasy, jakie nastąpiły, mogą być przezwyciężone wyłącznie dzięki jej pośrednictwu, jej prośbom. Jej ją prośmy o wytrwanie w świętej wierze, o miłość do Kościoła i o to, byśmy nie dali się zwieść fałszywym prorokom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony.